Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku na W55 nie bez powodu, dlatego, że w zeszłą sobotę ten serwer, jak i ten wojownik obchodziły swój pierwszy rok dokładnie tak, jak widzicie tutaj w opisie mamy start 22 kwietnia 2022 roku no i w zeszłą sobotę był 22 kwietnia 2023 roku więc równy roczek równy roczek tego serwera równy roczek tego wojownika no i po prostu standardowo, jak zawsze przy okazji okazji każdej postaci. Pokażę Wam jak ta postać się rozwinęła przez ten rok, jak wygląda serwer po tym roku no i jak to ogólnie dalej będzie szło, jakie są moje plany co do tego wojownika, no i jakieś tam wiadomo najciekawsze informacje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać czy wygracie na W55, dlatego że swego czasu Dość dużo Polaków tutaj grało, zwłaszcza na początku tego serwera Byna była nawet jedna taka dość mocna gildia. Natomiast teraz patrząc na topkę, no to tych Polaków chyba jest zdecydowanie mniej, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale tak jak mówię, piszcie czy tutaj graliście, piszcie czy gracie nadal, jakie były wasze poziomy, może jakie są wasze poziomy nadal. Chętnie sobie w tych komentarzach poczytam. Dobra, możemy zaczynać, możemy tutaj lecieć. No i co, tak jak wspomniałem, w sobotę minął równy rok gry, żebyście tutaj mieli pełen obraz. Jak ta postać wyglądała, dlatego że ja to nagrałem w poniedziałek. No, dzisiaj jeszcze nic nie robiłem, wiadomo. Natomiast możecie sobie tutaj odjąć, mam nawet zapisane dokładnie 333,5 miliona expa bo tyle zdobyłem wczoraj, czyli w niedzielę. No i odejmijcie sobie około 115 siły tutaj w podstawie. No i wtedy będziecie mieli pełen obraz, jak ta postać wyglądała po równym roku. Oczywiście, wiadomo, to są detale, no ale żeby tutaj była jasność. No, ale dobra, jak to wygląda? Jak widzimy, 426. Level w tym momencie, no i mamy tutaj 10,5 tysiąca siły w podstawie, oczywiście, no i mamy 6000 HP. Na początku szedłem 1 do 1 cały czas na tym wojowniku, natomiast później stwierdziłem, że jeżeli mamy tutaj stopować lochy, potem te lochy klikać, no to więcej tej głównej statystyki nam się zdecydowanie przyda, dlatego przestałem iść w to HP, no i zacząłem tutaj głównie sobie maksować siłę, oczywiście jak już te lochy klikniemy, jak tam przejdziemy na Golda powiedzmy, no to już, no wrócę do tego, myślę, 1 do 1 albo tam jakąś delikatną przewagę siły nad HP, no ale na pewno tego HP będę tutaj dobijał. Więc no, jeżeli chodzi o level, jeżeli chodzi o statystyki, czyli takie można powiedzieć najważniejsze rzeczy, tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o moje podstawy, mam na tym Wojowniku te podstawy dość słabe. Szczerze nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że tam inni gracze, co niektórzy oczywiście cisną sobie legendarne lochy każdą edycję i na tym farmiom Golda jest to bardzo możliwe. Natomiast no my w tym momencie łącznie powiedzmy już biorąc pod uwagę też tą niedzielę mamy około 16,5 tysiąca podstaw. Oczywiście mowa tutaj o sile i HP. No a spójrzmy na przykład na takiego dawalona 10,5 tysiąca siły no i 9,5 prawie tysiąca HP. Więc zdecydowanie więcej głównej statystyki ma tyle samo co my. No a jak widzicie HP ma o ponad 3000 tysiące więcej. Więc no tu też no dość duża przewaga co by nie mówić natomiast dawaląc z tego co widzę klika lochy patrząc na level z tego co widzę tutaj no bardzo możliwe że na golda gra na eventa golda ja jeszcze nie grałem miałem co prawda ten ostatni weekend golda co był teraz wczoraj w sumie grać sobie już na golda ale stwierdziłem że jeszcze xpik na no kolejny już będzie grany pod golda ja tak zawsze w sensie no zasłyszałem taką poradę powiedzmy od jednego dobrego gracza żeby tutaj od około 420 levela nawet jak stopujemy lochy jak gra cały czas na expa, no to w eventy Golda grać sobie właśnie pod Golda, czyli no już w teorii powinienem, no ale mówię, jeszcze tutaj poleciłem na expa, jeszcze tutaj chciałem tego expa wycisnąć, ale może przy okazji kolejnej edycji eventu Golda będziemy już lecieć na Golda. No, więc tak to wygląda, tu Wam od razu może pokażę ranking tego serwera mniej więcej, mamy tutaj Sombaya, natomiast Sombay no nie stopuje lochów, Sombay ciśnie jak tylko może, gra tutaj Magusiem, więc to na spokojnie, mamy dawalona no i tak to ogólnie wygląda. Można sobie wiadomo, zatrzymać film, prześledzić. Jak tu, tutaj jakoś dokładnie topki nie sprawdzam, więc wam nie powiem jakichś smaczków. No ale mówię, jeżeli chodzi o bazowe statystyki, no to nie mamy ich za mocnych. Jeżeli chodzi o nick naga, na przykład, no to zobaczcie, on ma tutaj po 8. No on nie ma tych statystyk takich wow, ma troszeczkę lepsze, ale nie jakieś super. Natomiast był taki jeden ziomek, nie wiem czy on jest w dalszym ciągu w naszej gildii. Yy, tak, jest, dokładnie. No on chyba lochów, nie wiem czy stopuje, czy nie jeszcze że mówiąc, dlatego że, no widzimy, ma tutaj zdecydowanie wyższy level od nas, natomiast, no te jego podstawy, zobaczcie, on ma prawie 11 tysięcy siły, no i 10 tysięcy HP, on te podstawy, jak na wojownika, ma chore, ma szczerze mówiąc chore, tu w ogóle widzę, że potka na zręczność bez broni, no nie wiem, on akurat, ono od samego początku mi się taki dziwny wydawał tego serwera, jakiś taki dziwny playstyle i tak dalej, no ale tak czy inaczej, podstawy ma koszmarnie mocne, jak zresztą sami widzicie, no no i tyle, nie tak to ogólnie wygląda. Mamy tu jeszcze jakiegoś Zeusza. Zeusz ma no, podobne statystyki do Nignaga, tu patrzymy oczywiście na wojowników. No i tyle, tu jeszcze jest tepakat, tepakat ma podobny level, no i te podstawy też o 2000, no powiedzmy od 1500 do około wyższe, więc mówię, podstaw gdzieś żeśmy zgubili, natomiast jeżeli chodzi o expa to stoimy bardzo, ale to bardzo dobrze zaraz wam tu pokażę oczywiście inne aspekty tej postaci, ale najpierw wam opowiem o najważniejszych rzeczach, czyli tak jak mówię podstawy i level, jeżeli chodzi o expa, stoimy bardzo, bardzo dobrze w tym momencie, jeżeli pokonałbym wszystkie lochy które mogę, przypominam, że ja tutaj się zatrzymałem na tornadzie 486 więc ponad 10 leveli z samego tornada jeszcze na nas czeka oprócz tego sprawdziłem sobie przed odcinkiem i około 13,5 levela tutaj z innych lochów mógłbym już w tym momencie wycisnąć, co daje nam łącznie około, no powiedzmy, 23,5 levela, coś takiego mniej więcej. Więc wiadomo, raz, że jesteśmy wojownikiem, także no procenty na te lochy nie są jakieś super. Dwa, że jeszcze nie mamy tutaj ulepszonych itemków, bo wszystko mamy ciągle razy 10. Pachołki mają jakieś stare itemki, bo im już dawno nie, nie zmieniałem, nie ulepszałem i tak dalej, bo po prostu czekam, aż będziemy te lochy klikać, aż już będziemy bliżej tego klikania. Więc mówię, łącznie 23,5 levela około, co nam daje 449 level już na ten moment. Jakbym już w tym momencie kliknął te Lochy, więc tutaj z Expem stoję naprawdę. Wydaje mi się, że dobrze, jesteśmy wojownikiem, procenty na te lochy są niskie w porównaniu do jakichś berków, oprócz tego ustawiłem tak jak mówię na 0,5% w górę, no a może jak będziemy już po stopowaniu to nawet jakieś niższe procenty będziemy klikać tak jak to miało miejsce na Magu, no ale tak czy inaczej levelowo stoimy naprawdę dobrze, no jakbyśmy teraz kliknęli lochy to mielibyśmy jakieś 3, nawet może 4 levely więcej od pancera, który jest berserkiem, który no, jak widzimy tych lochów nie stopuje tylko klika cały czas, no i wiadomo jak tu Berserk, no te lochy ma o wiele łatwiej robić aniżeli Wojownik więc jestem ciekaw jak ogólnie tu wyjdziemy levelowo, jaki jest mój plan no oczywiście wiadomo, stopać te lochy jakoś nie wiem, do 465 470, coś takiego żeby potem na spokojnie sobie wbić po stopowaniu 500ny i już zacząć grać na Golda taki jest mój plan, tak będę to chyba robił na każdej postaci, żeby po prostu tym stopowaniem wbijać 500, wtedy już naprawdę fajne ilości Golda lecą ze wszystkiego i można na spokojnie na tego golda da sobie przechodzić, więc takie są ogólnie tutaj moje plany, nie tylko co do wojownika, ale też do innych postaci na których stopujemy lochy, więc no, tak to wygląda, tak to się prezentuje także ekspowo stoimy na naprawdę fajnym, fajnym poziomie z czego to wynika? Nie wiem, po pierwsze chyba z tego, że bardzo długo spędziliśmy na tej górce ekspa dlatego, że ja tutaj byłem wojownikiem, no kto śledzi tą serię ten wie, że ja nie miałem w ogóle, no nie miałem szans na jakieś tam lochy, wiecie na klikanie tych lochów, procenty były strasznie małe, nic się nie dało zrobić, no by Byliśmy jednak wojownikiem, więc wiadomo jak te lochy wyglądają. Także dużo czasu spędziłem na tej górce. Expa to pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo szybko miałem przygodomat na poziomie 15. Kto śledzi tą serię, ten wie, że nawet kiedyś nagrywałem taki film. Co robić dalej z przygodomatem, bo już miałem pełny. Jeszcze mi dużo do tej górki Expa brakowało leveli, więc też tutaj z tego przygodomatu sporo wyciągnąłem. No i mówię, wyszło to naprawdę, naprawdę dobrze, szczerze mówiąc. No i myślę, że będziemy tutaj jednym z najwyższych poziomów finalnie po stopowaniu na tym serwerze no oczywiście taki jest plan, po to te lochy stopujemy. Dobra, tyle tyle tutaj z rankingu, jeszcze Wam na szybko pokażę, tu sobie można przelecieć tu mamy troszkę Polaków, w ogóle Escapade Conmigo to jest chyba ta gildia dokładnie, zobaczcie, to jest chyba głównie polska gildia, jak się nie mylę no i oni mają tutaj top 2, więc o to mi właśnie chodziło, dużo swego czasu tutaj było tych Polaków, mamy też Kliwka o którym już mówiłem przy okazji W60 i tak dalej, więc no tak ta topka wygląda, tak się to prezentuje. No, ale nie będziemy się tu jakoś bardzo rozwodzić nad innymi. Dalej mamy Gildię. Gildię, jak widzicie, jesteśmy w Azylum. Dość duża, duża przewaga między top 1 a top 2. No, tutaj między top 2 a top 3 jest dość close, można powiedzieć. Cały czas pewnie walczą o tą drugą pozycję. No, i potem czwarta pozycja, no to również większa przewaga. Więc tak to wygląda gildyjnie. Twierdzę, myślę, że nieistotne. Pupilki, no tak to wygląda też. Raczej nie jakiś wow. Też myślę, że taki standardzik. To też. Nie jest jakiś ważny ranking. No, i tutaj, jeżeli chodzi o podziemia wiadomo, wszyscy biją jedną i tą samą osobę. Też nic jakiegoś wow. Dobra, lecimy. Aurę mamy w tym momencie 31. Dopiero co ją zaczęliśmy, więc tak to się prezentuje. Tutaj arenka oczywiście skończona już dawno temu. Nawet wam nagrywałem film na ten temat. Zeszło mi około 250-260 dni od startu serwera do zakończenia tej areny bez jakiegoś tam parcia, bez jakiegoś ciśnienia, kupując sobie jeden reset dziennie codziennie rano i po prostu resetując tam z raz dziennie plus minus no mówię, około 250-260 dni oczywiście ze wszystkimi ulepszeniami, ale też jakoś bardzo nie cisnąłem. Itemki mam tutaj po ulepszane razy 10, dlatego że jak widzicie u kowala troszkę tych surek na mnie czeka. No i standardowo jak będę już klikał te lochy, to będę chciał itemki ulepszyć razy jakoś 17-18, zobaczymy jak to wyjdzie. No a na razie tego kryształu sobie odkładam na spokojnie, no i on tam się zbiera. Gemiki po około 1200 w tym momencie jak widzicie. Tutaj mi jeszcze dwóch brakuje, no ale się nie Pinam, no i tyle, nie tyle jeżeli chodzi stricte jakieś tam ulepszenia, tak to na ten moment wygląda, specjalnie nie ulepszam bardziej temków, no bo wiadomo Szkoda, suregi, tak tej temy jeszcze będę wymieniał, więc tak to ogólnie wygląda. Dobra, gabinet magii, no to chyba nic ciekawego w tym momencie, jak widzicie, tak to się prezentuje pupilki. Pupilki wyglądają tak, no też jakby wiadomo, wygląda to bardzo podobnie jak tam na jakichś innych postaciach, na których nagrywałem wam rok. Powolutku to się rozwija. Oczywiście mamy już wszystkie połapane, zazwyczaj to tak działa, że jak postać ma rogi ponad rogi jest regularnie ogrywana no to już wszystkie te pupile są połapane no i jak widzicie tak to się prezentuje w skrócie tutaj mamy chyba no właśnie tu mamy tą ziemię dość słabą patrząc na no w sensie w porównaniu do karmień tutaj no i tu tak samo tego maguta jeszcze niedawno złapaliśmy więc dopiero go karmimy no ale jedzonek mamy tak niecałe 1500 w tym momencie Lożki, to co wam pokazałem tornada tornada mamy ponad 500 więc ponad 10 leveli jeszcze karuzela trujeczka portal do piekieł oczywiście już zamknięty strefa mroku mamy nasze odbicie lustrzane tu w w ogóle jakiś jest błąd z odbiciem lustrzanym, zobaczcie, pokazuje, że jesteśmy magiem. Yy, to taka ciekawostka. No i co? No lochów w strefie mroku yy, tutaj za dużo nie mamy ruszanych, chociaż na esteros trochę docisnąłem z tego co widzę, już mamy szóstkę, tutaj hemoridor mamy dwójkę no ale reszta na jedynce albo nieodblokowane więc tak to wygląda, no i strefa światła tak samo tu jak widzimy trzecia liga superbohaterów jeszcze nie ruszona tu mamy to dojo, tutaj mamy karszmy, jeszcze nam został dziesiąty no i ta strefa światła też, jakieś tam lożki jeszcze nam pozostawały twierdza, twierdza oczywiście wiadomo teraz lecimy sobie kopalnie, akademia już 20 od dawna, skarbie 35, więc jeszcze nam tutaj 10 brakuje w ogóle, co ja mam tutaj w tym. Yy, aha, jakieś epiki do kibla, dobra. Skarbie 35, no i teraz lecę sobie. Kopalnie na poziom 42. Natomiast jak widzimy, już mi tu zaczyna surek brakować, więc będę ten skarbiec pewnie dalej cisnął, dopóki nie uzbieram na kolejną kopalnię. Kopalnię będę chciał, nie wiem, tak jakoś 60. przed końcem tego stopowania, żeby gemiki około 1500 dogarnąć, i myślę, że będzie fajnie. Tak to robię na przykład teraz na zabójcy, na Magusiu podobnie zrobiłem, więc mam nadzieję, że tutaj też nam tak wyjdzie. Jeżeli chodzi o podziemie, no to oczywiście wszystko zmaksowane. No i kopalnia złota 27, buduje nam się 28. No i na razie na kolejną nie mam surek, więc tak to po prostu się prezentuje. Gildyjka, no to top 1, tutaj wiadomo najlepsi gracze raczej w tej naszej gildii są. Ośmiogłowa Hydra, tak to się prezentuje, średni poziom 420 tysiąc rycerzy. No i tyle, ranking Wam już pokazałem, chyba wszystko, wszystko Wam chyba pokazałem co chciałem. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania co do tego wojownika to pytajcie w komentarzu, chętnie Wam odpowiem. Mogę Wam tu jeszcze zaprezentować osiągnięcia, czy tam no w sumie osiągnięcia, wiadomo. Jeżeli chodzi o itemki, no to już wszystko po 100%. Tu potworów, no to mi głównie z lochów brakuje. No i osiągnięcia, czego tu jeszcze nie mam. No wiadomo, poziom 500, tego w ogóle nie mam. To jest no dość śmieszne, dlatego że tutaj był strasznie taki szybki przeskok z gemów zwykłych na legendarne, gdzie nawet się nie zdążyłem ubrać w same czarne. No ale jak będziemy musieli, na razie mi jakoś bardzo nie zależy, ale jak już będziemy musieli to zrobić, to najwyżej wiecie, do jakiegoś nawet manekina sobie powrzucam te czarne gemy, jak mi tu będą jakieś lecieć. No i wiadomo, przebiorę się na momencik, żeby tylko to osiągnięcie zrobić. W sumie to już miałem jakieś jakiś czas temu zrobić, ale zapominałem jakoś, no nieważne, to nie jest istotne, 5 statystyk w tą czy w tą wiadomo, dużej różnicy nam nie zrobi, no ale wypadałoby to mieć tak czy inaczej. Tu mamy wszystko w ogóle, tu wiadomo, już się zaczynają jakieś takie bardziej late game'owe osiągnięcia, zaczynają się już jakieś lochy, których oczywiście na razie nie robimy, bo stopujemy, tutaj tak samo lochy, tutaj to, no, tu tak samo lochy, no tu głównie lochy, no i ewentualnie jakieś tam budynki w twierdzy, dlatego że no wiadomo, twierdzę też troszeczkę schodzi, żeby ją zrobić, no ale głównie brakuje nam lochów, głównie tak to po prostu wygląda. Dobrze, wszystko sprawdzałem czy coś jeszcze nie mam dla Was zapisanego, ale nie mam tylko ten nowy loch, który tam jakoś zrobiłem na szybko, żeby tylko go pokonać i chciałem wam to pokazywać, no ale to nie są jakieś, wiecie, wybitne walki no właśnie tutaj to tak wyglądało. Zresztą teraz te walki się w ogóle bugują, więc to oglądanie nie jest wcale jakieś takie wow, chociaż teraz widzę, że jak nie przyspieszam, to to nie wygląda tak źle, ale dobra, mogę Wam to pokazać, zobaczcie to był 386 level ten loch chyba wtedy dopiero jakoś wychodził, stwierdziłem, że go sobie zrobię mimo, że byłem w trakcie stopowania, no bo to były bardzo niskie levele i za dużo tego nam nie dawały, zresztą kiedyś nagrywałem takie filmy, co robi, w sensie jak wychodziły te nowe lochy, to jak jesteśmy w trakcie stopowania, to kiedy klikać te nowe lochy, kiedy nie klikać, tam była jakaś zasada, już teraz nie pamiętam, no no i tutaj miałem je kliknąć, więc kliknąłem. Zobaczcie 4, 4 listopada czyli no początek listopada, zresztą jak sami widzicie, kilka już ładnych miesięcy temu, można powiedzieć, że pół roku, około temu, nawet ponad, jak dobrze liczę, no i mieliśmy ten poziom 386, więc od tamtej pory praktycznie bez loków byliśmy 40 leveli. Zawsze się boję na odcinku, jak coś tak liczę na szybko, dlatego że no nie zawsze mi to dobrze wychodzi, potem się śmiejecie w komentarzach, ale nieistotne, bardzo szybko ten rok zleciał, to jeszcze wam chciałem dodać bo zapomniałem na początku tu jakiś epizczek na to jakiś syf wiadomo bardzo szybko ten rok zleciał powiem wam szczerze w ogóle miałem od tego zacząć ale standardowo zapomniałem tragedia dlatego że najlepiej widać jak ten czas leci może to być trochę smutne no ale tak jest właśnie po tym jak te postacie się rozwijają jak dopiero co był ten kwiecień rok temu dopiero co podjąłem kontrowersyjną decyzję żeby zrezygnować z W40 tam z tego wojownika na rzecz właśnie wojownika na W55 Daj sobie zacząć wojownikiem, wy tam nie zjechaliście, że miał być zwiadowca, no dużo tam było takich dość śmiesznych z perspektywy czasu momentów, no a teraz już minął od tamtej pory rok, nie? Kolejny rok już minął, postać już ma w tym momencie 426 level przez ten rok nabity, więc no mówię... Bardzo szybko ten czas leci i niestety dla mnie, bądź też stety, nie wiem, no ale dość dużo czasu spędzam w shakesie, chcąc, nie chcąc, bo wam nagrałem te filmy, robię streamy z tego shakesa i w ogóle sam lubię w to grać. Widać po prostu po tych postaciach, po tym rozwoju postaci, jak to wszystko bardzo szybko leci, jak ten czas leci, no i jak ten rok praktycznie w mgnieniu oka nam tutaj no, przeleciał, nie? Generalnie przeleciał. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy ty też tak macie, że. Za Zapisujecie sobie jakieś daty w shake się, nim się obejrzycie. To już mija jakiś jubileusz od tej pory, czy coś takiego, bo sam jestem ciekaw. No, ja z zapisuję co prawda, ale ja się staram jakieś najciekawsze momenty danej postaci Wam nagrywać, pokazywać, wrzucać to potem do playlisty, żeby w razie czego to sobie właśnie przypomnieć. Dobrze, no i w międzyczasie ten loszek Wam pokazałem, już niech będzie. I tyle, tyle. W tym momencie już wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Tak jak wspominałem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. O kciuku w górę pamiętajcie, o subskrypcji z dzwonem pamiętajcie, no i piszcie komentarze, jak to u Was wygląda z postaciami, czy gracie na W55, no generalnie to, co mówiłem na samym początku. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!